Poznania, Wydziału Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przez 30 lat kapłaństwa angażował się zawsze w rolę pracy naukowej, pracę naukową i duszpasterstwo jako stały rezydent w parafiach polskich i zagranicznych. Przez 16 lat był duszpasterzem studentów, od 18 lat jest duszpasterzem lekarzy archidiecezji krakowskiej na studiach, sympozjach, pielgrzymkach i pracy duszpasterskiej. Około 10 lat spędził za granicą, poznał wiele krajów na wszystkich kontynentach, najlepiej zna Niemcy, który studiował i pracował przez 7 lat. Znany jest także z działalności publicystycznej i medialnej, zwłaszcza z krytyki teologii Drewermana oraz homoideologii, homoferezy i ideologii gender. Śmierci, ideologii śmierci w obozie świętego przeciwnika chrześcijaństwa.
i wyrzucał ich, że za mało robią muzykę, nawet nie wiem, czy nic. Też mówił, że rodzice boją się wysłać dzieci do szkół, bo z powodu gender obawiają się, że dzieci będą traktowane jak króliki doświadcza właśnie tej ideologii. No i w końcu mówił wprost, że gender jest czymś demonicznym, czyli pochodzącym ze sfery szatańskiej, że taki jest ostateczny źródło gender. To nie jest tylko błąd myślowy, to jest dzieło szatana, to jest jako zamach szatana na ludzkość. I bez wyjaśnienia ustaw papieża, który no, jest najlepiej przedstawiony jako taki biologiczny, otwarty, komunikatywny, mają to większe znaczenie. Skoro ten papież, na przykład z dialogu otwarcia, tam jednoznacznie wypowiada się na temat gender. I to zdanie Kościoła trzeba brać się i bardzo poważnie. W podobny sposób biskupi papieże ostrzegali nas wcześniej i mieli rację, nawet jeżeli byli tym osamotnieni. Pamiętamy, jak pod koniec wyboru europejskiego biskupi polscy napisali pisemny list do biskupów niemieckich, stwierdzając między innymi, że przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Komuniści się wściekli, na przykład, że mu atakowali biskupów, odsądzając się i wiarę, mówili jak im prawo. A jednak to był jeden z milowych kroków w kierunku pojednania w Europie. Podobnie media po liście z grudnia 2013 roku wściekłością na Pawła Lęcku, Ukrainę, a nie też są dyktowe biskupom Kościołowi, co ma mówić. No, ale na przykład nikt chce być jak na papieżu, chce rządzić Polską i Kościołem, decydować o tym, co mają nauczać biskupów. No, jest to pycha. Za człowieka, który od samym zmęczaniu jak najbardziej daleki od chrześcijaństwa, niszczy chrześcijaństwo, a chce jeszcze pouczać biskupów, co mają robić w papierze, w ostatnim liście, który opublikował w Włoszech, w Republice. Jednak biskupi i papieże zdecydowanie potępiali te wielkie ideologie, które wykonano XX wieku. W kolejnych encyklikach papież odepił nacisk, faszyzm i komunizm. W 1937 roku, kiedy wydał encyklikę Mit Breven Sorge, skierowaną przeciwko nazizmowi, przeciwko Hitlerowi, Hitler był szczytu władzy. I rozpowszechnianie tej encykliki w Niemczech oznaczało ryzykowanie życia. Jednak biskupi i księża to robili. Wielu z nich nawet poszło do obozu koncentracyjnego. Odpowiedzią Goebbelsa była wielka kampania defamacji duchowieństwa, przedstawiania duchownych jako pedofili, stawiania jako równości między duchownym i pedofilem. Dokładnie jak w ostatnim dzieje w Polsce. Właśnie główne media powtarzają dokładnie metody Goebbelsa. Ale pierwotnie to była odpowiedź na krytykę nazizmu. Teraz, kiedy Kościół krytykuje gender, stosuje się znowu metody Goebbelsa. Widać, że w istocie jest ta sama walka. Te same metody. Kościół w tej krytyce nieraz był osamotniony, bo ich nie byli tak odgłupieni przez media, a oni się bali. Kościół nieraz jako jedyny głośno podnosił głos przeciwko nazizmowi, faszyzmowi i komunizmowi. I za to był niszczony, za to byli mordowani. W samych tylko trzech krajach, w Polsce, Hiszpanii i Rosji, ci ideologowie zamordowali ponad 110
tą nienawiść, która dominuje w mediach, w polityce, do Kościoła i do siebie. Przecież ludzie, którzy rządzą tymi mediami, którzy są raz u władzy, to są duchowe, a nawet fizyczne dzieci tych morderców z Kościoła. Jak jego ojcowie, dziadowie mordowali pistoletem, tak ludzie mordują słowo. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że będzie odporny na tą nienawiść, na tą kłamstwo. Zresztą oni sami według własnych standardów są określeni jako wulkan nienawiści. Zauważmy, że według nich wszelka krytyka ich stanowiska jest nazywana od razu nową nienawiści. Jeżeli powiemy chociaż jedno zdanie krytyczne na temat gejów albo żydów, natychmiast zostaniemy okrzyknięci ludźmi pełnymi nienawiści, homofobami, antysemitami. Nawet żeby to były zdania krytyczne, ale najbardziej prawdziwe, dane naukowe. Nie wolno, bo jakby gej to były istoty nadludzkie, boskie, których nie można krytykować. No ale według tych standardów, trzeba powiedzieć, że lekarze, którzy krytykują pacjentów za ich życie, dzieci, rodzice, którzy krytykują swoje dzieci, też ich nienawidzą. Bo według nich wszelka krytyka jest od razu nienawiścią. Natomiast oni sami od rana wieczora krytykują i atakują Kościół. Na przykład przebadano Gazetę Wyborczą, jest taki książka autora Kościół Gazety Wyborczej, gdzie przebadano wszystkie wydania Gazety Wyborczej. I to, co mniej więcej wie, zostało potwierdzone na podstawie tej całościowej badań. W tej gazecie codziennie ukazuje się kilka artykułów na temat Kościoła, księży, biskupów i prawie wszystkie są negatywne i bardzo negatywne. Gazeta Wyborcza codziennie pisze setki zdań, które są tylko i wyłącznie atakiem i oskarżeniem Kościoła, również drugie bezosobne. Są też dziennikarze i pisma, które zajmują się właściwie wyłącznie atakowaniem reformatorów. Są politycy, nawet dziennikarze, którzy co tydzień piszą tekst, ale codziennie atakujący Kościół. To jest według własnych standardów. No są nienawistnikami do jednej potęgi. Jeżeli jedno zdanie krytyczne o gejach oznacza, że jesteśmy homofobami, nienawistnikami, to oni, którzy piszą tysiące zdań pełnej nienawiści wobec księży, Kościoła, no są nienawistnikami do jednej potęgi, według własnych standardów. Ale jeżeli ktoś nienawidzi, to co kryje jest dobre do każdego łajdactwa, każdego kłamstwa, każdej manipulacji, żeby swoją nienawiść nasycić. Dlatego ze strony tych ludzi musimy się liczyć nie tylko nienawiścią, ale też najgorszymi kłamstwami. Trzeba sobie zdawać sprawę, żeby przed tym zalewem nienawiści się bronić. Nasze media dzisiaj często schodzą do poziomu Goebbelsa, swojej nienawiści i kłamstwa. Także swojego propagowania merytorycznego. Przecież w wielkich sporach okazuje się, że Kościół miał nas. Ateiści teologowie nas mordowali. Księża Kołki Macieńca, że może być w zamówieniu prawdy, ale historia przyznała nam rację. Także z tego powodu nawet ateiści powinni liczyć się z zdaniem Kościoła. Jeżeli Kościół przed drzewem rozczeka podobnie, jak rozczekał przed marksizmem, to zapewne ma rację, jak ją poprzednio. I nawet jeżeli jest niewielu, którzy mają odwagę to robić, bo są tak zastraszeni już przez generalną propagandę, to można też wspomnieć na przykład o postawie księży w obozach koncentracyjnych. Często należało najlepsze. Na przykład Paweł Przełomow, komunista rosyjski, który w ramach tych absurdalnych też poradków machinek komunistów trafił sam na Kołynę. Przeżył to jako ateista, jako komunista. Napisał powieści kołyńskie, gdzie opisuje to piekło. Wyświetla tam, że zwykle na Kołynie wystarczyły 3 tygodnie, żeby zniszczyć prawie każdego. 3 tygodnie głodu i zimna sprawiało, że człowiek dla kropki chleba, dla cieplejszego ubrania był gotów prawie na wszystko. A każdy łajdacy. Nie mówi, pisze, kto jeszcze zachowywał się najbardziej przyzwoicie. On jako komunista, ateista, mówi duchowni katolicy. No to nie jest nasza zasługa, to jest dar Boże, ale
rzeźbiarstwo zostało jednak użyte w nowym sensie, jako określenie społecznego, kulturowego znaczenia płci. Natomiast słowo seks zostało zarezerwowane dla płci w znaczeniu biologicznym, fizjologicznym. I taki podział ma uzasadnienie, bo nie jest coś takiego jak kulturowe, społeczne znaczenie płci, które częściowo jest zależne od kultury. Można się tym łatwo przekonać, wyjeżdżając chociażby do krajów innych kultur, szczególnie innych religii, jak islam czy hinduizm, jak tam bardzo inaczej rozumie się męskość i kobiecość. Ale też jak bardzo można wtedy docenić nasze chrześcijańskie rozumienie. Właśnie jak jestem wiele na wyjazdach, na obchodach czy pielgrzymkach z lekarzami, no to lekarki mówią, patrząc na hinduski czy muzułmanki, Boże, dziękuję Ci, że się urodziłam Polakom i katoliczką. No bo widzą, że najlepsza sytuacja kobiet jest w kraju chrześcijańskim. Także również w Polsce. Najmniej akt przemocy wobec kobiet jest właśnie w Polsce, to jest kraniowanie chrześcijańskie. Ewangelia wiara, ale też sytuacja kobiet najlepsza jest w kraju chrześcijańskim. Tutaj najlepiej się rozumie właśnie kobiecość i męskość. Dlatego to kulturowe znaczenie płci można też studiować. Gender Studies do pewnego stopnia mają uzasadnienie. Można studiować, jak rozumiano płeć w dziejach, jak rozumie się dzisiaj, jak można je rozwinąć, skorygować. Tylko nie można popełniać fundamentalnego błędu genderystów. Mianowicie oni tę kwestię absolutyzują, przeceniają. Zachowują się, jakby to była najważniejsza kwestia tego świata, wszystkim rozstrzygająca. A szczególnie właśnie to pojęcie gender odrywają pojęcia seks. Mianowicie twierdzą, że nasze rozumienie płciowości jest całkowicie określone przez kulturę. Nie ma nic wspólnego z biologią. To jest absurdem. Ale robią to właśnie po to, aby móc dowolnie kształtować tę sferę. Bo jeżeli powiemy, że cała sfera płciowości jest określona przez kulturę, no to możemy ją dowolnie określać. A nie chcemy właśnie dowolnie określać, dlaczego? Ponieważ często żyją jak maniacy seksualni. Oni chcą w tej dziedzinie robić wszystko, co możliwe. I żeby to robić bez konsekwencji moralnych, prawnych, co? Żeby wszelka rozpusta, wszelkie zagrożenie było sankcjonowane, było odpuszczane. To jest ukryte założenie. I to jest absurdalne, to jest też całkowicie sprzeczne z nauką, ale też ze zdrowym rozumem. I kiedy czyta się teksty genderystów, to no nieraz można się pytać, kto to wymyślił, co to są za ludzie? Szczególnie jeżeli wcześniej czytało się najpiękniejsze, najlepsze teksty ludzkości. Ja jako ksiądz, zresztą zawodowo zielono, dawno mi było poznać setki różnych teologów, przeczytać setki książek, także najpiękniejszych, najmądrzejszych książek ludzkości. I z tej perspektywy muszę powiedzieć, że trudno o teorię tak absurdalną jak gender. Kiedy człowiek to czyta, to zastanawia się, co się porodziło w mózgach ludzi, którzy piszą to wcześniej. Jak czyta się te teksty, to ma się wrażenie, jakby się urodziło w jakimś duchowym błocie albo duchowej kloasy. Nie da wrażenia, jakby pracował w kanalizacji. No, nie jest to przyjemne zajęcie, ale ktoś to musi robić. Ja już mam takie zadanie. Dobrze, że niech to mężczyźni robią, ale nie zachęcam do naśladowania. Trzeba wyszkodać czasu. Czytać teksty Lenina, to podobnie jak czytać teksty Lenina. Jak człowiek to wierzy, to zdurnieje, bo szaleje. To trzeba czytać z dużym dystansem, no, ale ktoś z naszej strony to musi czytać, bo musimy znać przeciwnika. Zresztą też czytanie tych tekstów umacnia normalnie fizycznie, jak człowiek zachowuje zdrowy rozum. No bo widzi, jak jest absurdne. Takie tam rzeczy można przeczytać. Na przykład, może się sami mógł się przekonać na angielskim Facebooku, kiedy mamy określić płeć, to mamy już 60 płci do wyboru. Nie 4, ale genderyści w swojej genialności doszli, że jest już 60 płci. Może się Państwo wybrać. To będzie oznaczać, że trzeba będzie budować 60 różnych toalet. Takie koszty to będą. No, w swojej genialności rozwój takich wniosków. Też są gotowi walczyć wszędzie o parytet, żeby było
mężczyzn jako pielęgniarki. To jest absolutna konieczność. No i w końcu musi być 50% mężczyzn na porodówkach rodzących dzieci, no bo jak tego nie będzie, to będzie krzywda dla mężczyzn. Takie są wnioski myślowe. Wszędzie musi być 50%, bo inaczej to będzie straszna niesprawiedliwość. Też w swojej genialności posłuchałem się do stwierdzenia, że kobiety no, nie osiągnęły może tak wiele na rokach przyrodniczych, nie dlatego, żeby były mniej uzdolnione w tej dziedzinie, tylko właśnie na 160 na kilometra jest tylko kilka kobiet na rokach przyrodniczych, na przykład w naszym miejscu Rosji. I jak to tłumaczą Żuleski, to nie jest kwestia uzdolnień, tylko to jest kolejne łajdactwo mężczyzn, to biali mężczyźni, w ogóle największa zakała ludzkości są biali mężczyźni. Którzy na przykład, no właśnie z Gary, prawie wszystkie nagrody Nobla, to są takie cwaniaki, łajdaki. Jak to zrobili? Bo biali mężczyźni wymyślili taką matematykę, logikę, fizykę, która właśnie jest taka logiczna, to są syllogizmy, jakieś rygory myślenia, wymagania, to jest takie wszystko zimne, męskie i to pozwala się rozwijać na przykład kobietom i murzynom, bo tam jest za mało intuicji, za mało uczucia. Dlaczego nie ma kobiet i murzynów wśród nagrody przyrodoznawstwa? To jest wina białych mężczyzn. Oni złośliwie zrobili takie rygory myślowe, które nie pozwalają się rozwijać kobietom i murzynom. Natomiast jak się zrobi taką logikę murzyńsko-kobiecą, gdzie będzie dużo intuicji, uczucia, to będzie eksplozja tego. Odkrycia w antyratyce posuną się lawinowo. Właśnie jak wreszcie dojdą do głosu. No, proszę, ja nie zmyślam, o tym piszą takie rzeczy. To jest gender w czystej postaci. I jak, no właśnie też głoszą na przykład Kazirostro, ostatnio mieliśmy pochwałę Kazirostro. Człowiek, który wystawał Fatma, mówił, że Kazirostro jest super. Kazirostro jest lepsze niż normalna miłość rodzicielska czy macierzyńska. Pani Środa i Ruszala i inni człowiek, że wreszcie wspierają. Właśnie, jak się czyta, jak się słucha takich rzeczy, no to człowiek się pyta, co im się w głowach porobiło, no co to są za ludzie? No właśnie, to trzeba pytać, żeby je rozumieć, co oni mówią. Bo w humanistyce to, co ludzie mówią, często nie jest wynikiem jakichś rzetelnych badań, namysłu, tylko jest wynikiem fantazji człowieka. Podobnie jak w sztuce, w literaturze. Niestety często tam nie ma w humanistyce takich prostych narzędzi kontroli, jak przyrodoznawstwo. No bo jak inżynier matematyk w Brecie, to od razu widać, że jak są mamy maila, pokrywimy się o kropkę, to nie zostanie wysłane. W naukach przyrodniczych na szczęście jest żelazna dyscyplina. I jeżeli w ten sposób w Brecie matematyk, fizyk czy inżynier, to od razu wszyscy będą widzieć, to program nie funkcjonował, to się zawalił. Tu są od razu jasne kontrole empiryczne, których często nie ma w humanistyce. Dlatego w humanistyce można wredzić całe życie i być profesorem wredzenia. Ja już to marksiści. No, mieli na każdej uczelni profesorów marksizmu. Robię z tego doktoraty, habilitacje, profesury, ale całe biblioteki marksizmu religijnym. I to jest właściwie wszystko pełno, większość, a zbrodniczy pełno. No, w humanistyce tak, że to możliwe. Można wredzić i wyukować całe życie i być profesorem wredzenia. No, na przykład, żeby tak ośmieszyć tego rodzaju humanistykę, jeden z fizyków napisał tekst taki
unicestwienia Kościoła, unicestwienia chrześcijaństwa, także poprzez unicestwienia rodziny, temu ma służyć. A jeżeli jest teoria ateistyczna, to musi być traktowana z obrazu, z najwyższą możliwością. Dlatego, że teoria ateistyczna okazywały się najgorszymi teoriami dziejów, a ateiści najgorszymi zbrodniarzami w tym czasie. Tyle ciągle się mówi o Holokauście w Izraelu, to jest około 6 milionów zabitych ludzi, a tyle, że ateiści przewyższyli wielokrotnie. Zresztą naziści byli bez wyjątku, czy nawet byli wrogami chrześcijaństwa i też często ateistami. Zresztą też często homoseksualistami. Też ludźmi oddanymi okultyzmowi. Hitler czerpał z okultyzmu. Z czegoś szatańskiego. Poza tym Boży na najbardziej nienawidzili katolicy. Podobnie jak komuniści w połowie XIX nie mordowali kapłanów. To jest też jakiś honor dla społeczeństwa. Przy wszystkich naszych słabościach i grzechach, największe miały historii, na najbardziej nienawidzą mordową, to widocznie jesteśmy po stronie dobra. To im przeszkadzamy. Znacząco przeszkadza. A przecież tylko jedna akcja komunistów, bór na Ukrainie, to jest więcej niż Holokaust. Na pewno nie. Szacuje się, że jest od 10 do 40 do 14 milionów ludzi zagrożonych na Ukrainie. Czyli zapewne dwa razy więcej niż Żydów. Jeżeli tyle mówimy o Holokauście Żydów, trzeba by dwa razy więcej mówić o Holokauście Ukraińców. Jedna akcja rozpłaczenia Rosji, zamordowania bogatych chłopów i rodzin, to jest około 7 milionów ludzi. Znowu więcej niż Holokaust. Polo w Kambodży zamordował 2 miliony ludzi. 1/3 własnego narodu. To jest absolutny rekord w dziejach. A zamordował go połowę i więcej, jakby nie przeszkodzono. Też wzorcowy ateista kształcony w Paryżu razem z kolegami, gdzie największym autorytetem był Sartre. Taki najbardziej przekonany ateista. Polityka wielkiego skoku rewolucji kulturowej w Chinach kosztowała życie przynajmniej 40 milionów ludzi, które właśnie zostały przygotowane. Ofiary komunistów ateistów oceniają się przynajmniej na 100 milionów ludzi. Kilkanaście razy więcej niż Holokaust. Teraz najbardziej niekiedy miejscem na ziemi jest kraj, w którym całkowicie rządzą ateiści, zrealizowali wszystkie swoje pomysły, wszystkie ideologie. To jest Korea Północna. Kraj zbudowany według programu ateistów, czyli jak wielkie Auschwitz, gdzie ludzie mają nieraz mniej do jedzenia niż Auschwitz, gdzie chrześcijanie i kapłani są mordowani bezpardonnie, okrutnymi męczami. I tutaj się spotykamy, modlimy, to najbardziej piekielne miejsce na ziemi trwa. Tam nasi bracia są dręczeni i mordowani jak Auschwitz, wielki Auschwitz, królestwo ateistów, którym nie wiem, przeszkadza im realizować swoje plany do państwa. Podobnie największym biedakiem Europy jest Albania, która miała być pierwszym krajem ateistycznym świata. Teraz jest krajem największej nędzy materialnej, jak podobnie jak Korea Północna. To nie jest przypadek, ponieważ ateizm jest największą nędzą która prowadzi największe inne materiały. Ateizm w istocie jest też pewną wiarą, tylko wiarą szczególnie prymitywną. Ponieważ my nic nie możemy do końca uzasadnić, każdy z nas musi wierzyć. Każdy człowiek musi mieć jakąś wiarę, jakąś światopogląd. Tylko najbardziej ustawioną wiarą, światopoglądem jest chrześcijaństwo. Natomiast najbardziej nieracjonalną wiarą, najbardziej trudną jest ateizm. Dlatego też rodzina jego przywódca. Właśnie doświadczenia historyczne każą z najwyższą ostrożnością i najwyższą podejrzliwością traktować nowe teorie ateistyczne. Te dziesiątki milionów ludzi zamordowanych przed ateistów, którzy mówili, że są najmądrzejszymi na świecie, że głoszą najbardziej naukową teorię, te miliony, które dzisiaj cierpią w Korei Północnej, tysiące, które są teraz w obozach koncentracyjnych, są tam mordowani, każą z najwyższą rezerwą podchodzić do każdej nowej teorii ateistycznej. To może być dzieło tego samego rodzaju. I właśnie genderyzm jest tego rodzaju. Właśnie skąd to się bierze, jak to wyjaśnić? Właśnie całkiem wielu genderystów, którzy chcą obalać wszystkie teorie, mówić, że wszystko jest tylko wymysłem ludzkim, które można obalić. Tak samo można tym bardziej obalić ich teorię. Z
Więc ateista mówi, że nie ma Boga, ale właściwie on w istocie staje się ponad Bogiem. Ateista mówi, że on jest nad Bogiem, ponieważ dla niego Bóg jest tylko pustą ideą, błędem, wielkim kłamstwem, jak mówił Nietzsche. Czyli on, jako żywa istota, stawia się ponad ateistą. Jest ponad Bogiem, co już jest sobie straszne, co jest jakoś demoniczne. Ale w drugim kroku on zwykle zaraz szuka jakiejś namiastki Boga, Boga zastępczego. Ponieważ my tak jesteśmy stworzeni do życia z Bogiem, jak nienarodzone jeszcze dziecko do życia z matką, jak roślinie do życia ze słońcem. Jeżeli roślina nie ma słońca, to potrzebuje przynajmniej żarówki, jakieś namiastki. Dlatego ludzie, którzy odrzucają Boga, którzy prowadzają rewolucję i nawet mordują ludzi religijnych i księży, zaraz w rewolucji francuskiej tam odbywało tysiące księży, pół miliona katolików, w Anglii na przykład, ale od razu też prowadzono problem rozumu w osobie prostytutki, którą posadzono na ołtarzu. W rewolucji bolszewickiej od razu prowadzono kult partii i rodu. Mówiono o ideę na wiecznym żywym, to jest język religijny. Mówiono o partii jako nieomylnej, wszechwiedzącej. To są cechy boskie. Budowano narod Izraela, Lenina, Stalina, Lenina, gdzie właściwie czczono ich jako religię świętych. Ja sam niedawno byłem bardzo dobrze przekierowany na Kubie, jednak świątynia, Pani Święta Matka, są rzeczy nawet przekierowane jako religię świętych. W ogóle na Kubie jest kult religijny przekierowany. Wszędzie są jego obrazy, portrety, a właściwie on został przez Kastro wysłany na śmierć. Zawadza, że wyszła go parę lat z dawek, żeby to w końcu zabili. To jest też taka obłuda komunistów. Widać, że jeżeli obalają jedną religię, to tworzą natychmiast inną. Społecznie, ale też indywidualnie. No bo każdy potrzebuje jakiejś centralnej wartości. Jeżeli to nie jest Bóg, to musi być coś innego. To coś innego może być cokolwiek. To najczęściej jest władza, pieniądze, przyjemność. Dlatego ludzie teraz zachowują się, jakby chcieli pożreć świat, jakby byli nienasyceni. Jak właściwie nie wystarczy jeden dobrze, musi być 100 potrzeb, aż przechodzi jeden dobrze od tego. Jak ktoś ma miliard, to musi być 2 miliardy. Jak rządzi jednym państwem, to trzeba wojny od wody, to trzeba państwa. Jak ma 5 kochanek, to musi mieć 20. Jak ma 10 samochodów, to musi mieć 100. Takie typowe dla mężczyzn. No. Kobiety nieraz ruszają na kubach, muszą mieć 100 butów, 100 torebek, ciągle mało. Są rekordzistki, jak na przykład pani Peron w Argentynie miała 15 tysięcy butów. No, w świecie to też miała na to. Umarła na taką, te buty włożono w centrum, pojeżdżając na przestrzeni 3 km. Ale tak była słabsza pani Markus, która miała 30 tysięcy butów. W kraju, w którym wielu ludzi nie ma jednej karoty, to są zabili. Ale to ja miałem chodzić. 30 tysięcy partnerów, no jakby chciała wchłonąć, jak się nie sklepowała. No, jakieś szaleństwo. Ale to, no, wynika właśnie jak zapewnienia tego pustego miejsca po Bogu. Jeżeli Bóg odejdzie, to to miejsce nas jest na Boga wielkie. No więc, jak je napełniamy czymś innym, no to mogą być nawet tysiące partnerów. Miliardy złotych, a i tak jesteśmy nienasyceni. No właśnie, bo jak mówi się, my po prostu jesteśmy stworzeni dla Boga, nasze serce jest dla Niego stworzone i jest niespokojne, póki nie spocznie w Bogu. I nic innego nas nie nasyci. Nawet tysiące pasjonów, nawet tysiące kochanek i tak dalej. Ale tak jest na tym nie wiem. Dlatego chodzi o korkoczek upadków, korkoczek błędów. Można mieć Boga postawić wszystko, ale najczęściej stawia się nie samego. Zgodnie z powiedzeniem, że ktoś ateista to jest taki człowiek, który nie wierzy w żadnego, absolutnie żadnego Boga, z jednym wyjątkiem siebie samego. Właśnie tak. Ateista mówi, że nie ma żadnego Boga poza nim samym. I faktycznie zachowuje się jak Bóg.
No, są oskarżani na to, tak jak są sytuacje, bo jeżeli negują Boga, no to negują najwyższą istotę, najbardziej duchową. Ale zarazem negują też to, co nie jest najwyższe, najbardziej duchowe. No bo to, co jest szczytowe w człowieku, najbardziej wzniosłe, nasza rozum, woda, uczucia, sanktuarium duszy jest przeznaczone przede wszystkim dla Boga. No ale jeżeli Boga wyrzucamy, to ten obszar jest na tyle zaniedbany. Na szczęście nie można tego zniszczyć, ale jeszcze tego uśpiono. Dlatego ateista, jak automatycznie, musi nie doceniać tego, co duchowe, a przeceniać to, co niższe, zmysłowo, które jest dobre, ale nie jest wszystko. No bo człowiek jest zmysłową istotą. Każdy człowiek może być jak katedra, może przyjąć Boga, katedra, przyjąć własne, czyli każdy jest jak świątynia Boga. Każdy jest jaki apostol, no jak wierzę, że jesteśmy szczególnie nastawieni na zachowanie obrony swojej egzystencji biologicznej, ale na drugim miejscu jesteśmy nastawieni na przekazanie życia, na zachowanie życia gatunku. To nas bardzo długo określa, warunkuje. Do tego zmierza seksualność. Ale do odróżnienia od zwierząt mamy rozum, który powinien tym kierować. Natomiast ateiści nie doceniają tego, co wychodzą rozumu. Więc warto zaczynają absolutyzować sferę zmysłową, szczególnie seksualną. Czyli niejako, kiedy chcą być i Bogiem, i zwierzęcie, to zaczynają to, co zwierzęce, traktować jako boskie. Nadają rzeczom zmysłowym, tym szczególnie mocnemu, może być seksualnemu, cechy boskie. Jak to byłby Bóg? Jakby to zapewniło zbawienie i raj. Więc zaczynają od seksualności oczekiwać całego zbawienia. Jako ateiści jedynej radości oczekują na ziemi i to szczególnie osoby seksualne. Dlatego nie chcą żadnych nowych ograniczeń w seksie. Bo oni chcą sferę seksualną wyczerpać do dna, do wszystkich możliwych wariantów. Bo nie znają tego nieba, to jest cały raj. Czy trzeba rozumieć naturę i myślenie. Więc trzeba rozumieć, że ateista bardzo często kończy jako wyznawca siebie i seksu jako Boga. Dla ateisty bardzo często Bogiem staje się on sam seks. Kim jest ateista? Często jest to człowiek, który uwierzył, że Bogiem jest on i seks. To jest drugi zasadniczy etap myślenia ateistycznego. I w trzecim etapie oni zaczynają żyć od tego programu. Właśnie zaczynają żyć tak, jakby seks był Bogiem. Jakby to było najważniejsze w życiu. Jakby przede wszystkim i tylko o to chodziło. Zaczynają od seksu oczekiwać zbawienia. Ale no, znajdują tam tylko pewną przyjemność. Podobnie jak picie alkoholu czy narkotyków. No, trwałego szczęścia nie znajdują. To nie temu służy. Jest to pewien element życia, ale nie możemy go absolutyzować. Ale zaczynają właściwie tak krążyć wokół seksu, jak alkoholik wokół butelki, jak alkohol narkotyków. I to ich degraduje. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Na przykład Sodomie i Gomorze, jak cały mężczyźni całego miasta podchodzą, chcą służyć zdrości Lota, no to nie są wszyscy homoseksualiści, tylko oni już w seksie zapewne próbowali wszystkiego i jeszcze chcą tego, bo już nie wiedzą, co zrobić ze sobą. Moja studentka, która była, że otrzymała taką ofertę od innej studentki francuskiej, to jej zaoferowała, chodzi prawie nie razem w seks, bo ja się wszystkiego w seksie próbowała, bo ona sportu też nie. To może to będzie już życie razem. No to jest tego typu myślenie. Ludzie już nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No bo seks dla mnie jest Bogiem, a do tego Boga nie oczekują zbawienia, więc ciągle próbują coś innego. Więc nie mają granic. To właśnie z tego wynika postawa życiowa. Pani Judith Butler, to jest taki kardynał, który uczony do wprost w swoich dziełach pisze, że jej głównym celem życia jest maksymalizacja przyjemności seksualnej. Po co ona pisze, po co ona walczy? Żeby maksymalizować przyjemność seksualną. Czyli manewra seksualna pierwszej wody. A to jest Boże szczerze interesy, to jest znane prawo, to jest najmądrzejsza rola. No i w czystej postaci pokazują, co jej wchodzi. Też kiedy Hartmann napisał, że miłość rodzeństwa, miłość macierzyńska, wzbogacona, seksualnie jest czymś wyższym. Pochwalił
legalizować homoseksualizm, a nie legalizować kazirodztwo. Bo te same argumenty przemawiają do zajętych ludzi. I oni mają rację. Zresztą pani Bartel ciągle stawia na innym poziomie homoseksualizm i kazirodztwo. Oczywiście. Bo jeżeli zaakceptujesz dzisiaj apoteozę homoseksualizmu, już zostanę zmuszony do akceptacji kazirodztwa. To jest logiczne, to jest nieuniknione. Ale także do akceptacji pedofilii. Już na zachodzie były wielokrotnie podejmowane próby legalizacji pedofilii. Ja nie chcę przyczesów, bo ich blokują obrońcy zwierzę. Jako, no, mają tego, też mówimy. Pani są bardziej skutecznie na rzecz obrońcy rodziny. Ale to są tego typu ludzi. No, oni nie znają granic. No, jak na nich serc jest Bogiem, to oni są gotowi do wszystkiego. Oni nie mają granic etycznych. Oni, ich nie powstrzyma zasada etyczna. Nie zrobią czegoś dlatego, że powiedzą, że to jest etycznie wskazane. Tylko jeżeli coś fizjologicznie nie da się zrobić, no to wtedy nie zrobią. Ale tak to wszystko. Dlatego pani Serczy, wielka przedwyska, wiejska, no z pejczem może panować na paradach homoseksualizmu, czyli jako sadomasochistka. No to są tego typu ludzie. Ich wielki parlament jest marny z zasadę, a który tylko się wybudowaniem powołują. Zresztą najwięksi podoblaści do obciążenia terytorium, bo to są wszyscy maniacy seksualni. Właśnie, jak Adolf Kinsey, jak Wilhelm Reich, jak Magnus Hirschfeld, to wszystko byli maniacy seksualni, którzy umierali na skutki swojej niesamowitej rozpusty. I to są wzory do terytorium, to są święci, można powiedzieć, jacy święci, taka religia. Ale właśnie takie życie prowadzi do degradacji jednostek na wielu płaszczyznach. Między innymi w czwartym etapie prowadzi do niesamowitej pogardy na liści, jaką oni żywią do innych, ale też próbują. Bo jeżeli ktoś jest maniakiem seksualnym, jeżeli dla niego najważniejszy jest seks, no to według tego kryterium ocenia wszystkich ludzi. I łatwo ich dzielić na przykład na trzy kategorie. Po pierwsze, na ludzi jako obiekty seksualne, które chce wykorzystać. Oni mogą mieć setki partnerów seksualnych, tysiące. Druga grupa to jest obojętna, która ich nie pobudza, a trzecia grupa to szczególnie nienawidzą, by mogą przeszkodzić. To jest policja, prawnicy, a też księża, kościół, którzy przypominają zasadę. No bo jeżeli dany sekt jest Bogiem, no to każdy, który przeszkadza w realizacji tej niesamowitej kruci, staje się śmiertelnym wrogiem, bo przeszkadza im rzeczy dla nich najważniejsze. Centrum ich życia jest życie seksualne. Więc każdy, który im jakoś przeszkadza, ogranicza, staje się obiektem nienawiści. To też ta niesamowita nienawiść, jaka jest w mediach, w polityce, do ludzi prawych, do księży, do kościoła, to też ma się dobrze. Oni po prostu zioną nienawiścią do każdego, kto może im przeszkodzić w ich strasznych planach. Ale też taką nienawiść wywołują opinię. Są zdolni do wszystkiego. Na przykład czołowym kandydatem genderystów francuskich na prezydenta Francji niedawno był Dominik Kahn-Strauss, który był 100% kandydatem na prezydenta Francji. Miał bez problemu wygrać wybory i wprowadzać genderyzm, jak Zapaterowicz Pan. No i pewnie by wygrał, tylko on nie mógł się powstrzymać, żeby wcześniej nie zgłaszać pokojówki w ogóle. No i to zrobił błąd, że zrobił go w Stanach Zjednoczonych.
praktycznie przyjmę tam przygotowane małżeństwo, to są chrześcijańskie, zbudowane na wierze, na modlitwie. Ale takie też są skutki tego szaleństwa genderowego. No i w piątym kroku taką postawę się racjonalizuje. Właśnie zgodnie z zasadą, że jeżeli nie żyjesz, jak myślisz, to będziesz myślił, jak żyjesz. Myślił, jak myślał, jak żyjesz. No bo jeżeli popełnił jakieś zło, ma jakiś potężny nawrót, które ucieszył się nawrócić, nawet od Boga się nie może nawrócić, no to człowiek zajmuje to, jak ma to tłumaczy, racjonalizuje. Dlatego psychologia, filozofia zna dziesiątki modeli racjonalizacji, czyli usprawiedliwienia swojego postępowania, nawet najgorszego. Człowiek jak chce, sobie wszystko tutaj mieć, każde bajkarstwo. Tutaj obok mamy Auschwitz, jest z Marii Auschwitz, też mieli to obie, oni z czystym sumieniem, że to robią. Też sobie tłumaczyli, że po prostu służą narodowi niemieckiemu. Komendant Hess, służba krematorium miał mile, tam był czuły na swoich dzieci, dla żony, kwiatki hodował, a potem szedł mordować 100 tysięcy ludzi. Człowiek by się może pomodlić, no człowiek powinien mieć teorię do każdego bajkarstwa. No i też ten tekście sobie tworzą teorię do tego. I właśnie to jest gender. Właśnie czym jest gender? Najkrócej można powiedzieć, że gender to jest ideologia ateizmu, którzy uwierzyli, że seks jest Bogiem. Czy jakby tak chcieć określić w jednym zdaniu, to właśnie tak. To tłumaczy na absolut. Ideologia jest filozofią. Filozofia ma służyć bezwzględnie prawdzie. Natomiast ideologia to jest podłóg prawdy, który służy przeprowadzeniu interesów jakiejś grupy. Gender nie służy prawdzie. Gender służy celom ateizmu, szczególnie maniaków seksualnych. I to jest zasadnicze wyjaśnienie dla tego. Co to jest gender? To jest teoria wymyślona przez ateistów, którzy uwierzyli, że seks jest Bogiem. To, proszę Państwa, jest zasadnicze wyjaśnienie. Krótsze, ale na wyczy do ich tekstu. Jak czytamy ich teksty i zachodzimy w głowę, co to znaczy, co to za ludzie napisali, proszę zastosować to założenie. To napisali ateiści, którzy uwierzyli, że seks jest Bogiem. I wtedy te teksty stają się przejrzyste, zrozumiałe. Wtedy wiadomo, o co chodzi. Skąd to się wzięło? To jest zasadnicze wyjaśnienie. Po prostu to nie jest teoria, która powstaje na poziomie rozumu zasadniczo, na podstawie obiektywnego namysłu, badań rzeczywistości. To jest teoria, która raczej powstaje na poziomie pasa, na poziomie porządka. To jest teoria dorobiona do niepowałowanej rządu seksualnej. Dla teoria tworzona przez ludzi na poziomie porządka. Dla usprawiedliwienia ich szaleńczej egzystencji. I w szóstym kroku oni chcą tą teorię nauczyć wszystkim. No, władzę absolutną. Uważają, że im się należy władzę absolutną. No bo oni się uważają za Bogu, za nad Bogu. No więc nad Bogu powinien rządzić. Dla nich my jesteśmy tylko idiotami, podwójnymi, którzy nie rozumieją, że nie ma Boga i szczęścia. To też stąd wynika ta niesamowita pogarda, nienawiść, jaką oni się do nas odnoszą. Bo oni się uważają za Bogów, a nas uważają za drobne zwierzęta. Dlatego mówią z największą nienawiścią i pogardą. Oni sami najbardziej robią to, co im zarzucają. To jest dialog ateizmu. No i w końcu trzeba powiedzieć, tak do strony chrześcijańskiej, że tutaj właśnie jak zwracam uwagę mamy Franciszek, który wyraźnie widać łamy diabła. Jest tak złe, tak zdeprawowane, tak niszczące człowieka, że niewątpliwie jest już dzieło szatana. Na przykład Matka Boża Fatimie ostrzega, że najwięcej ludzi trafia nie do piekła z powodu grzechu seksualnego.
zmienić, odwrócić do góry nogami. Tak jak kiedyś na wyjście. Pani Barber w sposób pisze, że jej drogę zrobią wywrotą. Oni chcą wywrócić cały świat do góry nogami. Sekretarz Narodu Zjednoczonych mówi, że każda religia, każda kultura ma się pokonić przed tym. Szczególnie chcą to zmienić poprzez zniszczenie rodziny. Bo jeżeli zniszczycie rodzinę, to zniszczycie kolebkę człowieczeństwa. Zniszczycie wszystko. Na zawsze. Bo zauważmy, po wielkich kataklizmach wojennych, kiedy bardzo wiele było zniszczone, albo w średniowieczu, kiedy na brzuchach cholery umierało 30-50% mieszkańców miasta czy państwa. Ludzie się podnosili. Jak więcej podniesie się po wojnie, czy po latach, dlaczego? Po komunizmie. Bo jeżeli są zdrowe rodziny, z których będą zdrowi ludzie, to bardzo trudny warunek nawet można się odbudować. Jeżeli jest zdrowy człowiek. Natomiast jeżeli człowiek jest słaby, zdegenerowany, jak teraz dzieci milionerów, to może mieć wszystkie warunki, jako dziecko milionera i wybiera narkotyki i się degeneruje. Zdruzgotany człowiek nic nie odbuduje, nic nie uratuje. I o to właśnie chodzi tenderystom. Oni szczególnie chcą zniszczyć rodzinę. Bo zauważyli właśnie, że w końcu, chociaż zdobyli nam wcześniej władzę, musieli ją oddać. Dlaczego? Bo nie zniszczyli rodziny. I tego błędu nie chcą powtórzyć. Chcą zniszczyć rodzinę, aby w ogóle zniszczyć źródło swoich przeciwników. I tych, którzy mogą bronić tego, co się przeciwnie. I to ma się dokonać w skali całego świata. To się dokonuje w skali świata. Na przykład ONZ i Unia Europejska już jest w ich ręku. Dlatego Bruksela nam narzuca genderyzm, jak Moskwa narzucała komunizm. To jest strategia globalna. Polska jest tylko niezmienny spór walki tej wielkiej wojny cywilizacji. Oni chcą powiedzieć cały świat jakieś marksiści. Komuniści głosili, że włożą pokój i szczęście wolne całego świata. Nie ma każda szczęśliwa jak Związek Radziecki. Dlatego Stalin przed wojną miał więcej czołgów niż wszystkie państwa całego świata razem wzięte. No właśnie, żeby móc znieść szczęście na ciężką ludzkości. Podobnie, że genderyści mają dzisiaj swoje czołgi, które głównie są media. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest jakaś rzecz lokalna. To jest walka apokaliptyczna. Oni chcą zdominować cały świat. I tak jak dżemy narzucają Polsce, narzucają Afryce, Ameryce Południowej, wszędzie mamy dżemy, jak nowa religia. Dla dżemy mamy narzucić Chrystusa, bo tego się nie da powodzić. Tej skrajnie szaleńczej rozpusty, maniakalnej rozpusty seksualnej, no nie da się pogodzić z chrześcijaństwem. Albo, albo. Albo jesteś marksistą, nazistą, genderystą, albo jesteś chrześcijaninem. Jedno i drugie naraz nie możliwe. Albo, albo. I druga rzecz straszna, są związane z tym metody. To idzie dwoma sprawami. Po pierwsze, chodzi o tak zwaną rewolucję ogólną, marsz przez instytucje, zgodnie z radą Antoniego Gramsciego, to był taki włoski Lenin, który zauważył, że no, rewolucja marksistowska na zachodzie się nie udaje. Były próby we Włoszech, Niemczech, na Węgrzech zostały przedpostumione. W Rosji to się udało, bo tam był za modne, centralne państwa, jak się odwróciło rząd centralny, można było panować państwo. Natomiast Gramsci mówi, na zachodzie to się nie udaje, dlatego że społeczeństwo są tak mocno demokratyczne, jest wiele organizacji społecznych, społeczeństwa są najbardziej przypomnienie chrześcijaństwem, że nawet jak się zniszczy państwo, to zostają tak mocno środki oporu, że bardziej z nie może wyciągnąć. Mówił, że społeczeństwa zachodu są jak wielkie fortece chrześcijańskie, a struktura państwowa to jest właściwie jak tylko pierwsza linia obrony. I nawet jak się złamie pierwszą linię obrony, jak się opanuje państwo, to w końcu się przegrywa, bo powstają wewnętrzne fortece. Wewnętrzne fortece to jest rodzina, to jest kościół, to są wolne związki ludzi. Dlatego, że rewolucja się udała, trzeba najpierw zniszczyć te wewnętrzne fortece, a wtedy te zewnętrzne same padną. To jest strategia Gramsciego. I ona jest realizowana. Dużo stanów, że się to udało. Właśnie trzeba opanować instytucje, aby zmienić mentalność ludzi. Tu szczególnie chodzi o media,
politykę władzy i prawo. Przede wszystkim media mają tak zmienić i okupić ludzi, żeby głosowali na tym decyzji. Jak oni osiągną władzę, to jeszcze bardziej mocno są takie media, aby na to zarządzało. I nie mogą być pójścia z tego. Bo są trójkąt. Media, prawo, polityka powinny stworzyć ogromne kaganiec na ludzi, który pozwoli zabrać, jakie się chce. I to użytkownie zrealizowane. Instytucje w dużym stopniu są najkarzy wersji. I ludzie są masowo ogłupiani. To byłoby jedyne propagandy wersji, pozwoliły ogłupić właśnie najbardziej wykształcony naród, Niemców. Zagrać im pozwoli grać z powrotem do Berlina. I walczyć do końca. Proszę, każdy dzień wojny dla Niemców był dla nich stratą. Absurdne. Ale ogólnie wszystkie wersje zrobili. Dzisiaj około 85% Rosjan stoi po stronie Putina w formowaniu tego momentu. Uważają, że to, co robi na Ukrainie, to jest święta racja. Że gdyby nie Putin, to by na Ukrainie było ludobójstwo, że oni są szwarcami Ukrainy. Częściowo mówili przez media, dlatego że chcą wierzyć w kłamstwo. Ludzie też są okłamywani, dlatego że chcą być okłamywani. Jak czynią coś złego, to chętnie przyjmą to robię, która uzasadnia. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że media, tak dzisiaj mówię o kościele w Polsce, mówię o kulturze zachodu, jak media rosyjskie mówią o Ukraińcach. I tak mądrze są ludzie, którzy wierzą takim mediom, jak Rosjanie, którzy wierzą mediom Putina. No, ludzi nie można tak manipulować. No, na 10 lat też ludzie byli tak zmanipulowani. Jak Jezus wjeżdżał, przyczynił to sam, ale zmanipulowany przez kapłanów, przyczynił krzyżu. To się da zrobić. Właśnie jeżeli masy ludzi nie kierują się rozumem, nie mają wystarczającej informacji, można z nimi zrobić wszystko. Można z nimi zrobić zwolenników Barabasza, Hitlera, Goebbelsa, Lenina i śmiertelnych wrogów Jezusa. No i on człowiek. Kogo słuchacie? Za kim idziecie? Tak jak spotykamy. Jeżeli nie chcemy być pogubieni, zdrudnieni przez media, musimy szukać prawdy sami. Właściwie źródeł prawdy. Ale ludzie dzisiaj często 3-5 godzin oglądają telewizję, durnieją z tego, a może 5 minut się modlą, a przez godzinę są w kościele. Dlatego stają się teraz coraz głupsi, coraz bardziej sterowani przez media. W rzeczach kościoła też widzimy. Media są bardzo potęgą, zniewalają opisy. I jeżeli chcemy żyć w prawdzie, musimy się umieć bronić przed tym. Bo właśnie przez media ma być wykorzenione chrześcijaństwo, ma być wolny rzetelec. No bo jeżeli opanuje się umysły, duchy ludzi, no to wtedy się ma wszystko, ma się kulturę, ma się państwo, wszystko. Jeżeli Hitler i Goebbels opanowali ducha Niemców, to mieli do dyspozycji wszystkie rezerwy tego narodu. Cały geniusz, inżynierów, całą technikę. Wszystko w Niemczech było na służbę Hitlera. Właśnie bój o duszę ludzkie jest bojem najważniejszym. I genderyści chcą oczywiście wygrać. Ale druga droga ich walki jest jeszcze gorsza. To jest już nie marsz przez instytucje, ale marsz po dzieciach. Zgodnie z radą wielokrotnie maniaka seksualnego, genderysty, który mówił, że nie akceptujcie wartości kościoła wprost, ale seksualizujcie dzieci. Reszta przyjdzie sama. To jest szatańska rada, ale nie jest szatańska skuteczna. To jest właśnie ich program. Bo jeżeli małym dzieciom dajemy seks, to tak jakby się dawali narkotyki albo alkohol, to wielu z nich stanie się maniakami. To z tego się nie podniosą. To jest zbrodnia, to jest przestępstwo. Ale to też świadomie to robią. Oni twierdzą, że seks na udział niemowlaka. A że Kicy pisał, że stwierdził orgazm niemowlaków wielokrotnie, czyli gwałcił niemowlęta. Ministerstwo Oświaty kiedyś wydało broszurkę, w której zachęca rodziców, żeby masturbowali własne dzieci przy kąpieli niemowlaków. To rodzice zaprotestowali, ministerstwo wycofało broszurkę, ale że doryści o broszurkę wiedzą to głowy, bo nie mają racji. W przedszkolach niemieckich 4-letnie dzieci zada się w kręgu i uczy się masturbacji. A już 10-11-letnie dzieci muszą być wiekłe, używane prezerwaty i we wszystkich szczegółach seksu kajowskiego. Tak wygląda seks edukacja, to samo co zrobić w Polsce. Chcą
kamień łyski zawiesił u szyi i utopił tylko w głębi morza. 40% wypowiedzi Jezusa to są groźne. Ten miłosierny Jezus ciągle straszy piekło. Szczególnie pedofilów, to właśnie taki deprowadował dzieci. Gdy zawsze zgodnie. Są tak potraktować dziecko, jest jakby zdusić człowieczeństwo za rozwój. To jest uniemożliwić rozwój człowieczeństwa, przecież najważniejsze, najświętsze. To jest arcyzbrodnia. I przed tym musimy dzieci bronić, nawet za całe życie. Też jeżeli ja się angażuję w tę walkę, jeżdżę po całej Polsce i w Europie, to dlatego, żeby bronić dzieci. Bo to, co robią genderyści, to jest zbrodnia. A oni tak samo robią przy każdej polskiej szkole, czy szkole żłobku. To jest szatański plan. Właśnie dlatego papież mówi, że to jest szatański plan. To jest czysto szatański. I przed tym zdecydowanie musimy bronić dzieci. Po trzecie do tego szaleństwa pożarowego należy jako ideologia propagowania homoseksualizmu, ale też i zaburzeń seksualnych. Od szeregu lat polska homoseksualizm przedstawia się jako prostytucję świata, to jest coś najcudowniejszego. W każdym filmie muszą być wspaniali homoseksualiści, to jak Hollywood. Znaczy, to jest ta manipulacja przez media. Media mają kształtować świadomość ludzi. Ale to jest zupełnie sprzeczne z danymi nauki, które są homoseksualne. Ja akurat jako już pasterz lekarz, z rodziny lekarskiej, no wiem, co my medyczne, że to jest katastrofa. Psychologowie sobie mogą mówić, co chcesz. Czy filozofowie bają jak co? Medycyna mówi twarde decyzje. Także ja jako ksiądz, ja wiem nieraz, jak wygląda życie homoseksualizmu. Jakie tragedie próba, jak im ciężko pomóc. Twarde naukowe pokazują, że gejów jest społeczeństwo około 1%, ale przypada na nich ponad 60% chorych na AIDS. To jest w Polsce, w Niemczech, w Stanach. Ponad 40% przypadków pedofilii jest na chore homoseksualne. Też geje średnio mają ponad 500 partnerów seksualnych. Badania pokazują, sami geje się przyznają, że 25% gejów miało więcej niż 100 partnerów seksualnych, 25 więcej niż 1000, a 50% między 100 a 1000. Czyli średnia ponad 500. Czyli jak widzimy geja, który na przykład głównie ulepi przed nami, mówi, jak to jest super, no to trzeba wiedzieć, że statystycznie ten człowiek ma ponad 500 partnerów seksualnych w życiu. U nas to może średnio. Jak ma stałego partnera, to ma 8, więc oni mają pojęcie małżeństwa do wierności. Jak nie ma stałego partnera, to 12, a jak ma, to ma 8, to 8. Statystycznie. To jest jakieś szaleństwo, maniacy seksualne. I takim ludziom mamy dawać dzieci na wybory w pierwszej kolejności. To jest jakieś szaleństwo. Takie są twarde fakty. W szpitalu, jak wchodzi w grę, jeśli taki starszy, to jest podwyższony stan gotowości, no bo lekarze, pielęgniarze wiedzą, że człowiek, który ma tylu partnerów seksualnych, prawdopodobnie ma też kilka chorób zakaźnych, wenerycznych, które nas wiele chorobą. I to mamy polecenie do rzeczy. Przecież tak jak nie można reklamować alkoholu, papierosów, nie można reklamować homoseksualizmu. Ja jako ksiądz muszę bronić dzieci i młodzież, mówić im prawdę, co to jest homoseksualizm. Jeżeli myślą, będzie na taką drogę, to muszą wiedzieć, co ich czeka. Że prawdopodobieństwo, że złapią AIDS, jest kilkadziesiąt razy większe niż w przypadku wszystkich innych. To jest nasz obowiązek, jest zbrodnią i kłamstwem strasznym, zatajać te fakty przed ludźmi. Prawie wszyscy wiedzą, zapewne tylko najwięcej jest Wesołowski. A kto z Państwa wie, kto jest Wojciech Król? Proszę ręka do góry. Kto wie, kto jest Wojciech Król? No tak, kilka osób, prawda? A powinni wiedzieć wszyscy. Wojciech Król to jest najgorszy pedofil. Pedofil gej, homoseksualista. Bo pedofilia
nie stosują żadnych zabezpieczeń. I świadomie zarażają po obowiązku swoich partnerów. To z tym ściągiem ja sobie pomówię, że oni sami dla siebie są największym zagrożeniem. Nie ludzie z zewnątrz. I jest naszym podstawowym obowiązkiem wychowawców, księży, przecież medyczne i duchowe. Także właśnie mamy doświadczenie. Najgorsze przypadki pedofilii idą na konto duchowych homoseksualnych. 80-90% przypadków pedofilii wśród duchownych miało naturę homoseksualną. Dlatego Kościół w 2005 roku prowadził ścisły zakaz święcenia mężczyzn do takiej skłonności. To jest doświadczenie mądrości Kościoła, uwaga Kościoła. Więc porównajmy, jakie są fakty naukowe, jak wygląda rzeczywistość średnia, a jak oni są przedstawieni w mediach. Jakie gigantyczne kłamstwo, propaganda. Właśnie szaleństwo, panie homoseksualne, szaleństwo ideologiczne. Jak bardzo jesteśmy ukłamywani. Przecież fakty, które ja podaję, powinien znać każdy człowiek, który zaczyna dyskusję o homoseksualizmie. Bez tego powtarza się tylko propaganda homoseksualna. Tak jak mówię o komunizmie, tylko na podstawie lektury dzieł Lenina. Bo to prawda się nie wydaje. Nawet podobnie, że wreszcie chcą propagować wszelkie inne aberracje. Po czwarte, w liberalizmie jest straszna arcypogarda dla człowieka. Bo prowadzić taki program, to znaczy gardzić człowiekiem. Tak degradować dzieci, to jest gardzić człowiekiem. To ludzie, jeżeli mają dzieci, to poświęcają się tylko całkowicie. Żyły sobie wychowali, żeby je w Polsce, żeby je utrzymać. A potem co, liberaliści przychodzą i degradują te dzieci. Z buciorami chodzą do duszy ludzkich, do rodzin. To jest zbrodnia. Tak jak ja bym jako ksiądz pojechał do Jerozolimy i w szkole muzułmańskiej, żydowskiej nawracał dzieci na chrześcijaństwo. No nie można, żeby ten samochód nie wyszedł, bo to kwadracie dostać w życie. No ale nie można wbrew woli rodziców nawracać tych dzieci. A że wtedy się dokładnie tak chcą zrobić. Oni chcą, żeby podeptali chrześcijaństwo. Przyjęli ten kredyt, żeby podeptać Chrystusa. Jeżeli tak wyobrazić, można, jeżeli przyjmujemy żenerezę, to od razu ściągnijmy obraz Jezusa, Matki Bożej ze ściany, rzućmy na ziemię i podeptajmy. To właśnie robimy. Albo żenerez, albo to diabelstwo, albo Chrystus. Albo. Trzeciej możliwości nie ma. I narzucanie tego, zmuszanie nas do tego jest arcymajdanstwem, arcypogardą dla godności człowieka. I trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. Po piąte, ci ludzie dążą do władzy absolutnej, bezpardonowej, do władzy totalitarnej. Oni tyle mówią o tolerancji, ale kiedy sami dochodzą do władzy, nie znają zagrożenia tolerancji. Na Zachodzie zmuszają ludzi do poddania. Więzienia karami finansowymi. W Niemczech, jeżeli rodzice nie chcą się zgodzić, żeby ich dziecko było tak deklarowane, jak mówiłem, to przychodzi policja, dzieci siłą zabierają na rejestry i dowodzą dziecka, rodziców zakuwają kajdanki i zabierają do więzienia. A po miesiącu na przykład ich wypuszczają i każą ojcu zapłacić 4000 euro za miesiąc pobytu dziecka w sierocińcu. No to jest państwo totalitarne, to jest jakiś przerywny. I to samo nawet w Polsce. Oni już teraz chcą wprowadzić prawo antydyskryminacyjne, które będzie karać jedno zdanie krytyki gejów. Na przykład takie zdanie jest stwierdzenie, że jednak małżeństwo kobiety i mężczyzny jest najlepszym miejscem wychowania dzieci. To jest zdanie homofobiczne. Jeżeli przeprowadzą swoją ustawę, to za takie zdanie będzie można być do więzienia. Ale takie przekonanie ma 95% Polaków. No to co za 95% Polaków? No trzeba będzie znowu dobrze to tworzyć. Obozy koncentracyjne wyprowadzić. Taka jest logika liberalizmu. Oni chcą zamykać w więzieniach każdego, kto powie jedno zdanie krytyki. Tak jak ja chcę zamknąć w więzieniu Arcyny Soczani Kamika. Bo powiedział, że rozwód szkodzi dziecku, co jest oczywiste. To trzeba by pozamykać wszystkie miejsce.
trzecie stosują fanatyczną propagandę homoseksualizmu i innych osobowości seksualnych. Zupełnie wbrew prawdy z gigantycznym kłamstwem. Po czwarte jest to transpogarda dla człowieka. Po piąte jest to, że nie do władzy absolutnej. Oczywiście o tym można by mówić jeszcze wiele, ale na ten sposób wszystkiego powiedzieć. Ja u nas na Uniwersytecie mam pierwsze semestr wykłady na ten temat. Zresztą w duchu pani Franciszka, który mówił o tym przyrodę, że powinno się tym zajmować na odmowę, wpadzamy na moje serce, jeśli na szkole zajmuję dla zabawy, to jest potrzebne. Trzeba się tym zajmować jakimś marksizmem. No właśnie, kiedy pierwszy sekretarz partii zapraszał na dyskusję Wojtyła, pan się nie po pierwszym spotkaniu się poddał, bo powiedział, że Wojtyła wie dużo więcej. To właśnie trzeba znać swojego przeciwnika. Dlatego przyjąłem też książkę, która ma mogą pomóc w rozwoju. Jedna właśnie jest ta dyktatura gender. Wydaje mi się, że teksty, między innymi ojca świętego Benedykta XVI, ten wielki list biskupów, tekst biskupa Hozera, też list, tekst księdza Krosnowskiego, wielki biskup, który niedawno został tak zwaną nagrodę Nobla w Polonii, nagrodę Ratzingera. On jako biblista właśnie pokazuje, jak bardzo to Bóg w Biblii potępia homoseksualizm. Mało rzeczy jest tak potępiony w Biblii jako homoseksualizm. Dlaczego? Bo jeden z najwspanialszych wynalazków Boga jest małżeństwo i rodzina. A homoseksualizm to jest taka diabelska karykatura tego, co najpiękniejsze. Dlatego Bóg zaraz to potępi. Przecież wiemy, Sodoma i Gomora zostały zniszczone za grzech homoseksualizmu. I są synonimem skrajnego upadku. Tak, bo to ja nie zawsze oceniam, potępię. To jest pewne szaleństwo, zaburzenie, które się sakralizuje. Dlatego można powiedzieć, że pierwszym homofobem jest Pan. Choć jak kandydat odrzuca się homofobami, no cieszę się, że pierwszym homofobem jest Pan. Bóg najpierw potępia homoseksualizm. Niektórzy właśnie genderyści nazywają mnie pierwszym homofobem Polski, bo dla mnie zawsze, ale jest dobry dualist. No homofobem jest także święty Jan Paweł II, Matka Teresa i tak dalej. A homofobami to jest Jerzy Bumba, Paliko. No, to your choice. Jakim chińskim chcesz być? Razem z Urbanem i czy z Janem Pawłem. Po śmierci chcesz trafić tam, gdzie trafił Jan Paweł, czy tam, gdzie pewnie trafi Urban, czy tego podobni ludzie. Your choice. Możesz wygrać. Też jest tam wciąż pani, tekst pani Kuby, która pisze o tym, co się dzieje w Niemczech. Właśnie co nam grozi, jeżeli nie powstrzymamy tego szaleństwa. Też tekst profesora Stankowskiego, prawnika, który mówi, jakimi metodami prawnymi podprowadzamy. Też tekst mojego wykładu. No taka podstawowa wiedza, trzeba wiedzieć, żeby się bronić. Też druga książka to jest Wygaszenie Polski, to jest 21 autorów, no między innymi mój tekst, też profesora Nowaka, Chazana. No, mój jest tekst o rodzinie, a właśnie różne zagrożenia w Polsce. To są właśnie dwa albumy, dwa zdanie wydane przez Biały Głów. Też gdzieś tylko 30% dalszy niż księgarny. No, okazję, żeby rozwijać swoją wiedzę. Jest też taka zielona książka, wywiad Czeka, ponieważ ja na koncie jestem tym od szeregu lat. Dlatego przeciwnicy oczywiście usiłowali mnie zniszczyć na wszelkie możliwe sposoby. Tam geje grożą, które zamordują i tak dalej. Ale też redakcje wysyłają zespoły dziennikarzy do Krakowa, żeby badali życiowe, śledzą mnie, badają śmietarzy do okresu dziecięcego, do pieruszek, żeby znaleźć jakieś taki przeciwko. Potem piszą teksty, robią filmy, pełną nienawiści. No więc, żeby nie tylko wrogowie śmiertelni o mnie pisali, no to redakcja Szymona Stanisława Przewodniczący wydała taki wywiad ze mną, moje życie. I właśnie, bo tam z pierwszej ręki można się dowiedzieć o moim życiu i o tym, jak kogoś interesuje,
nas ma też takie broszurki stop seksualizacji dzieci i młodzieży, bo no, wielu rodziców chciałoby wiedzieć, co się dzieje i organizują się, żeby bronić dzieci. Gdy można i powinno się uczestniczyć. Tam są adresy internetowe, gdzie można się połączyć. Ale jeszcze w tym kontekście chciałbym dodać, że nie możemy sobie tego zawrócić w głowie, ponieważ te szczególne ataki na Kościół, żeby służą zniszczeniu Kościoła, zniszczeniu chrześcijaństwa, ponieważ Kościół jest największą przeszkodą w tym planie. Po prostu oni, to jest jakby nowa religia, religia seksu. I żeby ona zawarowała, trzeba zniszczyć chrześcijaństwo. Do istoty genderyzmu i programu należy całkowite zniszczenie chrześcijaństwa i zniszczenie rodziny. To jest główny z neomarksizm, to jest teoria główna stworzona w tak zwanej szkole frankfurskiej przez ateistów, neomarksizm. To jest droga. Żeby to przeprowadzić, trzeba ucestyć chrześcijaństwo. Stąd też te niesamowite ataki. Codziennie czy w telewizji słyszymy tym ciągle o Kościele i ciągle tylko źle. Chodzi o to, żeby go zniszczyć. I w tym planie zniszczenia też swoją rolę mają do wygrania i w naszej Ukrainie. Nieraz właśnie w mediach widzimy duchownych, którzy wychodzą do Olandza w kapicie, szczególnie biało-czarny, co ta grupa dominikana, którzy wychodzą i wprost mówią przeciwko biskupowi, przeciwko papieżowi, popierają drzewo, plują na biskupa. Albo pokazuje się księży, który chyba zrobił coś strasznego. Właśnie pokazuje się Judaszy, żeby zniszczyć wiarę. Można powiedzieć, Judaszy czyny, Judaszy słowo. Tych, którzy czynią rzeczy straszne i mówią rzeczy straszne. To się robi po to, żeby nie jako Judasz rozsądził Jezusa, żeby się z powodu Judaszy wrócili Jezusa. Nie daje się wiedzieć na tym numer. Tak na przykład jeszcze do Kościół Polany. Kościół Polany był jeden z najmocniejszych kościołów. Został kilka lat zniszczony przez samych księży, którzy przyjęli ateistyczne idee do kościoła. Właśnie szczególnie dominikanie, taki Schwilentrex, stolt dominikański, trochę jezuitów na niektórych biskupi. Własnymi rękami parę lat rozwalili kościół. I na to miejsce przyszło właśnie gender. Holandia zaczęła przodować, właśnie eutanazja, narkotyki, prostytucja, gejostwo, to jest i przyjął. Gdzie się zniszczy chrześcijaństwo? Można rozwijać kulturę. I to samo metody chcą stosować w Polsce, w najmocniejszym kościele Europy. Nie dajmy się, jeżeli widzimy takiego Judasza, to miejmy taką szufladę, gdzie wykładajmy do szuflady na wizję Judasz nie zajmuje się. Słuchajmy świętych kapłanów, jak Jan Paweł, Popiełuszko, Wyszyński. Judasze zawsze się znają. No, Judasz na 12 apostołów to jest 8,3%. Na 30 tysięcy księży w Polsce to jest pewnie 2,5 tysiąca, a więcej, bo nasze seminary nie są tak dobre jak Jezus. Wiemy z góry, że na pewno kilka tysięcy duchownych w Polsce żyje jak Judasz. Czynią i robią rzeczy straszne. I media jak chcą, a chcą, zawsze znajdą kolejnych Judaszy do pokazania, żeby zabić naszą wiarę. Ale to jest tak, jak często mówił Judasz, a czasami Jezusowi jest absurd. W każdej armii są zdrajcy. Judasz zawsze był, jest i będzie. Ale przed Judaszem musimy się bronić. Judasz nie może rządzić Kościołem, nie może rządzić naszym rozumem. A mogą być straszni Judasz. Na przykład taki ulewieńcy z Gazety Wyborczej był ksiądz Michał Czajkowski, bo on sobie mistyki. Święcił się siłę wyborczą, czyli ulubieniec. Autorytet moralny wyborczy. On też celował krytykę Kościoła. Mówił ogólnie, że Polacy, także biskupi, to są tacy idioci, antysemici. A on jest najmądrzejszy. On jest jakby nad papież, nad biskupem. No to wyborcza prawo prawo drukowała go na pierwszej stronie. Genialny Czajkowski, jaki mądry ksiądz. Jak twarz oskarża Polaków, że są zgórniami i tak dalej. No i co się okazało, że ten wielki Czajkowski przez 20 lat pracował jako agent UP. Za ciężkie pieniądze, które się domaga, za mało mi płacić, więcej płacić. Na pracownika. Donosił na biskupów, donosił nawet na księdza Popiełuszkę. Czyli współpracował z mordercami Popiełuszki, współpracował z mordercami innego księdza, czyli żył jak Kain i Judasz. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że są tacy duchowni jak wielki profesor Czajkowski, którzy żyją jak Judasz i Kain i mówią jak Judasz.
przecież nie ma zdrowia Czajkowskiego, tylko drogą Jezusa. O to chodzi. Właśnie brońmy się, bo Medera nawet nie Czajkowskiego pokazuje. To jest kwestia fundamentalna, na to już łatwo, jak to przeznaczono. Ale w tych zmaganiach, no, musimy się angażować te wszystkie siły. Pamiętajmy, że siłą złych jest zwykle więcej ludzi dobrych. Ludzi dobrych jest zwykle więcej. Tylko się nie chce, są za słabo. Tak jak w przypadku Jezusa. Większość Jezusa popierała. Ale jak ich postraszyli, manipulowali, no to większość to potępiło. Nie dajmy się tego kupić. Musimy działać. Ale co robić? A więc przede wszystkim trzeba pracować nad sobą. Zawsze najważniejsze jest osoba. Ile mamy mądrości, miłości w sercu, to tyle widać w naszych słowach i czynach. To właśnie złota zasada, albo ciągła formacja, albo ciągła frustracja. Nasze serce jest jak ruch, który musi być ciągle pielęgnowany. Jeżeli nie pielęgnujemy wnętrza, to zniszczymy. Dlatego niektórzy ludzie z biegiem są coraz głupsi, coraz gorsi. Wiek niczego nie gwarantuje. Jeżeli nie pracujemy na sobą, nie czuwamy, to ćwiczymy. Dlatego praca wewnętrzna, formacja wewnętrzna jest zawsze najpiękniejsza. Bo jaki jestem wewnątrz, taki jestem na zewnątrz. Więc trzeba ze wszystkich sił najpierw starać się, żeby mieć coraz więcej miłości, mądrości w sercu. Żeby pracować na sobą, jak na dobrobytem wewnętrznym. To znaczy też się modlić, czytać. Modlić się przynajmniej pół godziny dziennie, bo wtedy to Bóg działa. Najważniejsze działanie. Więc praca na sobą. Po drugie, starać się tworzyć jak najpiękniejsze małżeństwo i rodziny, pełne miłości. Bo to jest jedno największe szczęścia dla małżonków, ale też z takich małżeństw to są najlepsze ludzie, najlepsze dzieci. I tutaj można powiedzieć, że oczywiście jakie jest nowy tendens, katolicki tendens, szacunek, miłość do kobiet. Właśnie najbardziej szczęśliwe według badań są katoliczki, które żyją na faktycznie małżeństwa, wiara. Jak zwykle rozpada się większość małżeństw naszych cywilizacji, to z tych, co razem się modlą, rozpada się mniej niż 1%. Bo się kochają, szanują. Właśnie Irlandii słyszałem takie przysłowie happy wife, happy life. To są szczęśliwe, ale na szczęśliwe życie. No, małżeństwo nie może być szczęśliwym pojedynkiem, tylko we dwoje. Właśnie badania te statystyczne pokazują, że księża, które słuchają Pana Boga, a mężowie, którzy słuchają swojej żony, żyją 10 lat dłużej niż szczęśliwi, no bo no, żona ma głupę rację. Nie zawsze. No, nie taki chłop. Potrzebuje stan osobowy, bo jak to podaje takie rady, mówić, nie jedz tyle, nie pij tyle, nie pal, nie idź do knajpy, nie zdradzaj, nie mieszkaje się, idź do lekarza, idź do kościoła. To są same dobre rady. No, jak Bóg słucha, to żyje długo i szczęśliwie. Rada. Znaczy nie, trzeba słuchać tego, co ma rację. A racja to zawsze Panu, a to Bogu zwykle żona. To taki zdawał samochód. I od matki, czy niezwykle tyle miłości, to proszę, że się nie da tego oddać. No matka
promocji, ta seksdeprawacja w Niemczech, to niszczy wiarę. I właściwie wiara cała ta młodzież, która jest wspólnota religijna. Wtedy znajduje to się, żeby temu się oprzeć. Stąd tak ważne, żeby młodzież była we wspólnota religijna w Kościele, bo inaczej została zdeprawowana. Także przez internet i tak dalej. Po czwarte trzeba bronić szkoły, no bo genderyści jak serwy, jak pedofile wciskają się do szkół. Dlatego trzeba wchodzić komitety rodzicielskie, kontrolować, co tam się dzieje. I tu mamy problem nacisku, bo mamy katastrofę demograficzną i nauczyciele tracą pracę. Dlatego liczą się, jeżeli my zagrozimy, że zabierzemy dzieci do szkoły, jak będą próbować takich sztuczek. I to działa. Po piąte, trzeba się angażować w samorządy lokalne, bo one decydują o szkołach, żeby bronić dzieci. Po szóste, trzeba się angażować w politykę krajową, bo jeżeli zrobię ustawy genderowe, to będziemy teraz bezsilni. Jak we Francji, w Hiszpanii prowadzili takie ustawy, miliony manifestowali, protestowały i to niewiele dało. No bo państwo to narzuca, policja to narzuca. Też trzeba angażować się w politykę europejską, światową, bo oni robią rewolucję światową, jest międzynarodówka genderowa. I trzeba też na całym świecie przed nimi się bronić. Też jest taka forma, chociażby przez internet obrotu. Podpisujmy te listy protestu, to działa. Politycy z tym się muszą liczyć. Na przykład organizacja Citizen Go. Nie wiem, jak jest w Ministerstwie Oświaty. Tam ciągle przychodzą geje i chcą prowadzić tam seks deprawacji. Ale jeżeli mówię o kilka tysięcy protestów rodziców, to muszę się z tym liczyć. Normalnie jest o wiele więcej. I też robić to z taką mentalnością zwycięzcy. No właśnie, po pierwsze dbać, rozwijać osobę od siebie, rozwijać małżeństwo i rodzinę, po trzecie być w Kościele, wspólnota, wspólnie dzieci, po czwarte angażować się w szkołę, po piąte samorządy, po piąte politykę krajową, pośredność europejską i światową. Ale też taką mentalnością zwycięzcy, zaufanie. Naprawdę jesteśmy po dobrej stronie i prawda dobro Pan Jezus i Matka Boża wygrają, później na sądzie ostatecznie. A jak się postaramy, to może wcześniej też. I to widać nieraz. No. Są pewne zwycięstwa, na przykład w Norwegii, komik norweski zrobił film o genderowcach, tak ich ośmieszył, pokazał ich absurdy, że państwo wycofało się z finansowania tego na uniwersytecie. Czy w Bazylei dano dzieciom takie różowe kuchenki w przedszkolu, czteroletnim dzieciom, gdzie były klasyfikowane narządy płciowe męskie i żeńskie. Dzieci miały się wybawić oczywiście, ale Węgrzy zaprotestowali i musieli to wycofać. Też w Chorwacji Sąd Najwyższy zakazał tej sekcji deprawacji w szkole. Czyli można niewiele zrobić, tylko trzeba się organizować, ale to przychodnym, czujnym. I też no, to widać też po naszych genderystach nieraz. Ja na przykład jak jestem w różnych programach telewizyjnych, no idę tam wywalczyć o prawdę. A nieraz są tacy uczeni, pytają, z kim ja bym nie chciał rozmawiać. Ja mówię, ja mogę z każdym, ekumenicznie, no, chcę każdego ratować. Tylko nie z Budaszami, że Budaszami nie chcę rozmawiać, to jest zgorszenie. Ale mówię, jakby było możliwe, to bym chciał szczególnie z Hartmanem, Szkolną, Pani Wodę i Michałem i Michnikiem, bo z nim jeszcze nie dyskutowałem. Z Biedroniem serdecznie, z Szkółką, to było parę razy. Ale oni jakoś tak nie chcą. To jak ja bym wychował na Grozycie Warszawskim w październiku, tego waszyściowego 21 października, to jest 48. rocznicę wykładu Karakowskiego, kiedy zaczął publikować marksizm i go wydali z partii do pana miasta. Bo się nie coś takiego patronem tej partii, też krytykował genderyzm. Podobnie jak Tischner, po pierwsze publikowali marksizm, no staram się nie informować, to jest kolejny znowu marksizm, to jest kolejna ateistyczna ideologia. Ale studentom już zorganizowali, mówiłem, że ja bym chętnie chciał dyskutować z panią Szołą, tak jak filozof filozofu. Ona pisze ciągle o mnie, ciągle mnie atakuje, tak hamsko, że właśnie możemy jej procesy wytaczać, tak namawiają adwokaci. Ale mówię, no, najpierw chciałbym już ją podyskutować. Taka okazja, że to jest jej uniwersytet, niech tak stanie przed studentami, oko w oko, z okiem i no. No jak mówię filozofii, podyskutujmy na argumenty. Jak bardzo, to ja przyznam to raz. Na rozum weźmy tą kwestię. To. No i studenci ją namawiali, ale głowami nie mogli ją zaciągnąć. Nie, nie, no, nie chcę. No nie wiem, jak tam przyjechał, to ciekawe mówił to słowo. Nie można
jednak jaka kompromitacja. Lecz kobieta, jak mnie nie ma, to pyskuje, to próbuje, a tak boko, boko, to nie bardzo. Też w tych różnych programach telewizyjnych nie raz tyle mówią o księdzu Moko, a czemu mnie nie zaproszą? No to dyskutujmy. Tak się zapłuwają moje nieobecności, ale dlaczego mnie nie zaproszą? Podstawowa zasada sądu, wysłuchajmy tą stronę. Stańmy boko, boko i dyskutujmy. No jakoś się boją, czyli widać, nie wiedzą, kto są argumenty. Sami wiedzą, czego dają głupoty i nie chcą, żeby im jeszcze pokazać. Ale tak się kompromitują, sami pokazują swoją słabość. No, albo na przykład Januzelski i Oleksy wygrali ateizmu, a przed śmiercią żebrzą tego Boga, z którym walczyli o jedność. No, oby im się udało, ale jaka jest kompromitacja ateizmu? Czołowi ateiści Polski na końcu padają na kolana i błagają o to. No jak słaby, jak dumny jest ateizm, skoro tak się kończy. Albo czołowy ateizm na Polski, Jan Szmalino, i też czołowy generalizm. Zobaczmy, że ten człowiek, czołowy ateista, osiąga szczyt ateizmu, prawda, namawia, wychodźcie z kościoła, wyrzucajcie wszystkie rzeczy i tak dalej. Nie zaznaczałbym teneryzmu, a na przykład się popiera teneryzm. Na przykład tańcząc z Panną Grodzką. Warto zobaczyć ten tańc. Maliko, pierwszy pan z Panną Grodzką. Naprawdę, słodki się widzą. No głowo, no co może, popiera ten teneryzm jak Boga. No i zarazem szczyt nienawiści. On przecież po katastrofie smoleńskiej na pogrzebie swojego kolegi partyjnego, którego też nawet spotkałem na spotkaniu telewizyjnym, zaprawia przeciwnego kolegę na obiad z Krwawej Mary i każdy do Smoleńska. No, skacze po trupach, no szczyt nienawiści. Kiedy indziej namawiał do mordu na polityków innych, żeby go zaszczelić, żeby pan proszę nie sprzedać, żeby uciąć mu głowę. No, to są szczyty nienawiści. Pani to osiąga szczyt nienawiści. Porównanie z Niemcami na przykład, który większość polityków polskich trzeba by usunąć i zamknąć więzienie za to, co mówią. Radia, żeby panikować. No to jest namawianie do mordu. Są szczyty nienawiści. Ale zauważmy, jak to się łączy w jednej osobie. Szczyty ateizmu, szczyty żeberyzmu i szczyty nienawiści. Ale ta pani to ostatnio mówi w wywiadzie, że, no, że nie wie, co się dzieje, bo on takie pieniądze zainwestował, ma takie świetne ludzie, jak Panna Grodzka, ma takie pasy, a jednak nie, spadł do 1%, nic nie idzie, no jest rozpoczone. Ale mają nadzieję, jak on pracuje, mianowicie w Bóg Hinduski, 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 jak się odwróca Chrystus, on się kończy, tak to owak świniany. Ja odpowiedź. Tak, jaka dialektyka ateizmu. Więc, proszę Państwa, to jest naprawdę, to intelektualnie jest bardzo słabe. To jest piramida absurdu i kłamstwa. To znaczy tknąć palcem i się boi. A tego nie się boją dyskusji, tak boko, boko. Sami czują, jak jest absurd. Tylko mają po prostu w Państwie siły i pieniądze, jak to było z marksizmem. Ale na końcu ciągle przegrają, bo też miałem taki przeznak, strzelę, no jak się to będzie spiją, to jest myślę, właśnie myślę, że to największy żal, pan Boga dalszych czasów, to należy ojciec Pio, święta Faustyna, no i właśnie Franciszka, pokora franciszkańska, to jest podstawa wiary, bo tak jak, bo byka wybiera wodę, tak jak właśnie myślę, niektórych komunikatów jezuitów będzie decyzjalny, no, tracą wodę, jak jak wysłuchają Pana Boga, Pana Jezusa. Ale Franciszkanie się trzymają. No, dobry tak, no to czy mamy jakieś pytania, bo jeszcze potem do akademii chciałbym jeszcze podpisywać te książki, czy to można zrobić może w praktyce. Czy tutaj mogę też podpisać, no tutaj najpierw na mocy mogę podpisać. Czy oni są ekskomunikowani, czy dalej sprawują
No więc, jeżeli tutaj było pytanie, czy są księża, jak nasze dzieci, tak jak są ekskomunikowani, no w niektórych przypadkach do tego dochodzi, jeżeli no, tak zdecydowanie się przeciwstawiają kościołowi nauczaniu, ale zwykle to jest końcowe na pewno procesu, bo my musimy wcześniej być mądrzy i orientować się. Po prostu jeżeli widzę, że jeżeli jakiś ksiądz też mówi, tak działa, jak się zachowuje, jak Judasz, no to muszę być łaskę rozumiem i będzie słuchać, zachować się od niego. No bo trzeba pamiętać, że biskupi mają tysiące problemów na głowie i też no, nie mogą nieraz tak szybko od razu reagować. Po prostu mamy swój rozum. No, jeżeli jakiś ksiądz ewidentnie mówi rzeczy absolutnie sprzeczne z biskupami, z papieżem, z Panem Jezusem, no to traktować go jak wydarzenie kraina. Bóg ostatecznie sądzi, co z nim jest, ale no cóż, no bo wygląda jak drugi ksiądz Czajkowski. Więc trzeba iść na dystans do niego, nie słuchać go, szukać innych przeciw, bo taki człowiek jest szczególnym zagrożeniem. W armii zdrajca Judasz może zrobić więcej szkód niż cała armia. Więc szczególnie trzeba go izolować, bronić się przed. No bo też kościół na biskup nie jest w stanie od razu reagować na każde przewinienie księdza, prawda? Trzeba było policjantem przy każdym księdzu postawić. Znaczy się nie da, mamy swój rozum, musimy to oceniać. Po prostu, ale trzeba sobie wiedzieć, bo ludzie są szokowani. Trzeba wiedzieć, jak każdej armii są działający, tak są Judasze pośród księży. Trzeba z góry wiedzieć, że są Judasze. Że jak widzimy jakiegoś duchownego, który zachowuje się jak Judasz, to nie będzie zdziwiony. No, że nam wiemy o tym, więc już pomiędzy nam ostrzega. Ogólnie wiemy, że tacy są i jak po konkretnym zachowaniu widzimy, że chyba taki jest, no to tak go traktujemy. Izolujmy się od niego i też, jeżeli widzimy stosunek poważny, to trzeba odnieść do przełożonych, powiedzieć przełożonym. Tylko udomnikami to nie ma co przełożonego, ale tam przełożonego, tylko biskupowie to radzą. Tam, na przykład domnikanie w Rzeszowie próbowali głosić no to biskup musiał ich skarcić i uspokoić. Więc to ma podobnikami, to będzie biskupowa. To są święci na tym razie, ale są to tak wie, wypowiedzi są tacy, którzy bardzo kościołowe Polami. Tak, jeszcze jakieś pytanie? Ja bym chciał tylko księdza profesora pocieszyć, że nie jest tak źle. Myśmy dzisiaj mieli sesję Sejmu Walnego i tu też opatrzność. Sejm Walny się nazywa Wojciech Edward Leszczyński. I w Kętach była sesja czwarta Sejmu Walnego, tego konkurencyjnego do tego Sejmu na Wiejskiej. I myśmy wszystkich tych, którzy głosowali w Sejmie i wszystkich tych, którzy w Senacie i pana prezydenta Komorowskiego uznali za infamistów. Bo ile Kościół ma instrument w postaci ekskomuniki, to władza świecka, szlachecka miała instrument w postaci infamii, przekazania infamii, infamistów. No zobaczymy, było to nagrane, wszystko publikujemy to na YouTube, na Sejm Walny, który powstał w październiku zeszłego roku. I tylko tyle mogę powiedzieć, że władza świecka też księdzu pomaga. Ja tu podaruję księdzu książkę o Marii Leszczyńskiej, królowej Francji, jako spadkobierca Leszczyńskich i myślę, że wspólnie damy radę, także nie powinno być tak źle. Trzeba być świadomym.
spędzać tyle czasu, więc był bardzo ciekawy. No i przede wszystkim dotyczył bardzo ważnych treści, nie tylko absurdalności, ale też moja przede wszystkim tych niebezpieczeń, za których chyba wiele naszych dodatków, które mam pojęcie, nie zdaje sobie sprawę. Się opłaca tą serdeczną uwagą. Czy nasze drogi kiedyś tam się zwrotną, no to pewnie nie pamiętamy. Jestem nieco młodszy od księdza Dawka. Byłem na seminarium księdza Gadacza i czasem byłem posłańcem. Nosiłem różne teksty do Tischnera, czy do księdza Tischnera, czy księdza Rzecińskiego, znakomitych wtedy profesorów. Kiedyś ksiądz Gadacz powiedział, księdza Darka, za chwilę wyjedzie na studia do Niemiec, wtedy chyba jeszcze diakonem. Przeczytaj, znakomita praca, świetnie zapowiadający się naukowiec, nadzieja dla naszej akademii. No wtedy bardzo trudno było wyjechać na studia zagraniczne, tak to zapamiętałem. Miałem okazję się spotkać kiedyś, prosiłem bodajże 10 lat temu rekolekcję w parafii Świętej Jadwigi w Krakowie, gdzie ksiądz profesor decyduje tam przy stole, też mogliśmy dyskutować i cieszyłem się, że tak ciepło się odbył do mnie wtedy, bo przyznam, że byłem trochę zestresowany tymi rekolekcjami, on będzie mnie pewnie oceniał treści, bo natomiast nic podobnego, bardzo ciepło i życzliwie wtedy się do mnie odbył i też mam wiele szacunku za to, co właśnie robi w mediach, występuje w imieniu Kościoła. Maryjo, Królowo Polski.